Zamówiłam to pumpkin spice latte. Może jeszcze zostanę Starbucksiarą, słuchajcie. Słuchajcie, założyłam na siebie cokolwiek, po prostu trzeba się spieszyć na spacer i tak na siebie patrzę, czekając na windę, czy wyglądam, jakbym była bardzo sławna i się ukrywała. Ależ piękna pogoda w tej łodzi, co? Luziuś, jak ci się w parku podoba? Też fajnie. No Loluś jak zwykle by chciał do domu, ale chodźcie dziewczyny. No chodźcie do mnie, chodźcie do mnie. Brawo! Ty byś tylko smaczka chciała. Nie lubisz spacerować, co? Ale zapomniała o kaczkach. Co to Ruzia się przygląda? Ale was tu dużo. Nie bójcie się, Lola już na was nie szczeka. Ruzia, jak się patrzy. Zobaczcie, Lola zapomniała. Zobaczcie, jestem prawdziwą jesieniarą, tak Luziu? Bo kupiłam kiedyś, kilka lat temu mojej mamie te agi i stwierdziła, że ich nie nosi. One są takie trochę jak te, nie wiem jak się nazywają, te teraz takie popularne, co kosztują z 1000 zł. Tylko nawet fajniejsze, bo są czarne i mają futro, tu mają taką kokardkę. I są rozmiar za duże, ale te agi to akurat mi nie przeszkadzają, zobaczcie. I też robię teraz akcję Shop My Closet, więc wyciągnęłam są leginsy Skims. O, i to idealnie teraz na spacer. Patrzcie, poszły nad jeziorko badać, co tam. Co tam się dzieje? A, Lola, wróć! Chodź tutaj! Patrzcie, pudełko z jedzeniem znalazły. No, ja mówię, wyjdziecie jeziorko zwiedzać, a tam jakieś pudełko po cateringu. Tak? Ty żeś znalazła, ja wiem. No. Wróciłam ze spaceru i jak możecie widzieć, to nawet nie jestem na początku rozpakowywania i sprzątania. Dzisiaj ciąg dalszy, a ja cały czas robię coraz więcej bałaganu. Pieski już po spacerze odpoczywają, tak? A ja stwierdziłam, słuchajcie, że będę prawdziwą jesieniarą. Ja powiedziałam, ja tak w mieście, to ja mogę teraz być jesieniarą. O nie, nawet tu jest Ruzi włos. Ja mogę sobie chodzić po knajpach, pić pumpkin spice latte i właśnie stwierdziłam, że słuchajcie, sobie zamówię pumpkin spice latte. Kiedyś to piłam dawno temu i było słodkim ulepkiem, ale może nie umiem docenić. No właśnie zastanawiam się, co zamówić. Czy tą pumpkin spice, czy wziąć coś innego, bo ja wiem, że mi to nie będzie smakowało. Ale chciałam być jesieniarą. Czy się nie obrazić, jak wezmę jakieś karamel, coś tam? Ja nawet nie wiem, nie pamiętam, kiedy ostatni raz ja byłam w Starbucksie. No. I nie jestem wielką fanką. I kiedyś, słuchajcie, nagrywałam, jest jakiś stary vlog,
gdzie siedzimy z Tomkiem w Starbucksie w manufakturze. I tam była kelnerka, która zbierała naczynie i my vlogowaliśmy. I tak się patrzyła, tak po prostu, nie wiem, może jest, może to ma jakieś zwidy, ale wydaje mi się, że mnie oglądała i bardzo chciała posłuchać, o czym mówimy. No i potem była na vlogu i wyobraź sobie, że napisała do mnie pani ze Starbucksa, jakiś rzecznik PR-owy czy coś. A my na tym vlogu, ja właśnie powiedziałam, że mi tam nie smakuje to ciasto. I pani rzecznik mówi, że proszę usunąć tą panią z vloga, bo ona sobie nie życzy być, a wiecie, po prostu widziała aparat, widać, nie było, że my jakoś ukradkiem nagrywaliśmy, tylko laska ewidentnie widziała, i że Starbucks sobie nie życzy, żeby u nich vlogować, a jak coś, to trzeba się zapytać, czy można, więc więc dobra. Nie byłam w Starbucksie dawno temu, ale dobra, niech wam będzie. Chociaż teraz, nie, to nie zamawiam pumpkin spice, bo po tej historii, może niedobrze w ogóle, że wam opowiedziałam tę historię. Bo teraz jak powiem, że to pumpkin spice niedobre, to może ja sobie coś innego wybiorę. Matcha green tea cream frappuccino. Boże, co to jest? Syrop frappuccino, krem zblendowany z mlekiem, lodem oraz zieloną herbatą matcha. No właśnie! I słuchajcie, to mnie zastanawia, bo wiecie co? Pamiętacie? Nie wiem, kiedy to było. Jakiś czas temu, jak mi nie działał ekspres. Coś, już nie pamiętam, coś było takiego, że mi nie działał ekspres. No i właśnie weszłam sobie na Starbucksa, żeby sobie zamówić kawę. No jak patrzyłam, że ta kawa kosztuje 20 zł i to jest syrop zblendowany z mlekiem, lodem oraz zieloną herbatą matcha. Nie, no to ja powiedziałam coś takiego we vlogu, że tam kurde, nie chcę mi się wydać 20 zł na kawę ze Starbucksa i miałam komentarz, że tak, taka bogata, mówi, że ma pieniądze, a ten, a żal jej 20 zł na kawę. No kurde, ja nie wiem jak wy, ale jak ja bym miała codziennie sobie, czy tam nie wiem, 5 razy w tygodniu, czy nie wiem ile, zamawiać kawę za 20 zł, to nie chodzi o to, ile ja mam pieniędzy. Oczywiście, żeby mnie było stać. No już nie chcę tak mieć, ale wiecie, no tak byłoby mnie stać. Ale dla mnie to jest, wiecie, no głupota. Znaczy głupota, nie chcę tak mówić, bo jak ktoś zamawia, to się obraża. Nie głupota, no ja bym po prostu tak nie chciała. No nie wiem, ja wiecie, ja sobie gospodaruję moimi pieniążkami i no zresztą, no nieważne. W każdym razie to może teraz, jak zamówię, to już będzie, że jestem bogata. Powiedzcie. Jestem tą rich bitch, tak? Właśnie to też ludzie mają, ktoś zobaczy, nie wiem, kawę ze Starbucksa, albo nie wiem, albo torebkę, albo mieszkanie, albo coś tam i wiecie, i o, ten człowiek jest bogaty, a nieważne, że to wynajęte, to w leasingu, to pożyczone na kawę ze Starbucksa, dwie dychy, to tam wysiupie. Ale dobra. O, nawet jest krem wegan. W ogóle, Boże, słuchajcie, tu jest więcej opcji w zamawianiu. Matcha, nie, ale ja chyba nie chcę matcha green tea. Nie wiem, szkoda, że nie jesteśmy live. A jeszcze jest, dobra, pumpkin cream brown sugar ice oat shaken espresso. Ja nie mogę, oglądałyście, przepraszaliśmy. Co mi dzisiaj jest? Oglądaliście Mormon Wives? Na tym, mormońskie żony na Disneyu, czy tam jeszcze na Hulu jest. One jak zamawiały, czy w ogóle jak Amerykanki zamawiają, że proszę kawę, tam nie wiem, pół pompki syropu z taką śmietonką i z i jak te laski to zamawiają, to jest po prostu jakieś, trzeba szkołę skończyć, żeby to zamówić. Pumpkin spice. A widzicie, ale pumpkin spice to jest wyraziste espresso połączone z syropem, a nie syrop z espresso. To mi bardziej jakoś. Pumpkin cream cold brew. Cold brew zwieńczone bogatą pianką o smaku ciasta dyniowego podane na kostkach lodu. Jesus. Dobra, nie, ja muszę to chyba sama jednak przekminić. Gdzie są kawy? Tu jest wszystko tylko sezonowe nowości. Świeże wypieki, kanapki, desery, frappuccino na bazie kawy, frappuccino bez kawy, zimne napoje na bazie espresso, zimne napoje owocowe, matcha chai latte. A o, ciepłe, dobra, o to mi chodziło, ciepłe napoje na bazie espresso. Caffè latte, caffè americano. Pumpkin, kurwa. I to tyle? Ej, no bez jaj.
Jest tylko, słuchajcie, kafe latte, jest kafe americano, white chocolate mocha, kafe mocha, filter coffee i pumpkin spice. A nie ma jakiegoś caramel coś tam? Teraz skończę, że sobie zrobię kawę w ekspresie. Nie no, naprawdę jestem, słuchajcie, zmotywowana, żeby sobie zamówić. Ale to jest... Czekolady nie chcę, na zimno nie chcę. No ciepłe napoje na bazie espresso jest tylko tyle. A, matcha chai latte. Ja chyba, słuchajcie, się zimne napoje owocowe, pumpkin. No serio! A nie, jest iced caramel macchiato. Ja chcę coś ciepłego. A ja chyba jestem skazana na pumpkin spice. Sorry, nie zanudzam was. Znaczy i tak nie macie wyboru, ale... A nie, jest mocha ale to jest... Frappuccino to jest zimne. Vanilla frappuccino, ale ja chcę ciepłe. Ej, dobra, słuchajcie. Zamówiłam to pumpkin spice latte. I tu jest tak, opłata za opakowanie. Wziąłam dodatkowego shota espresso za 2,90. No i tyle. I ta kawa kosztuje 30,95 zł. A, bo wziąłam dużą jeszcze. To tam było chyba 5... Kurde, to po prostu... 4,90 za dużą, 25 groszy za opakowanie i znowu 25 groszy, to może za ten za kubeczek i za przykrywkę, nie wiem. I dodatkowy shot espresso i to wychodzi 30 zł 95 groszy kawa. Wzięłam croissanta ser szynka na ciepło 15,95 i ciasteczko 10,90. I to kosztuje wszystko 57,80. I z tego powodu nie chodzę do Starbucksa. Bułeczka cynamonowa. Dobra już. Nie no dobra, nie dziękuję. O, i jeszcze żeby było szybciej, to 5 zł chce ode mnie Uber. Dobra, never mind. Za 40 minut to będzie. Wszystko się zgadza. Dobra. Robię to dla was. Nie no, serio, trochę to robię pod vloga, bo wiecie co? No ja jestem ciekawa, bo może, słuchajcie, ja to zamówię i teraz będę... Boże, słuchajcie, jestem jesieniarą ze Starbunie i będę codziennie ten... nie będę. Ale... Czy ten experience jest wart już raz, że pieniędzy, ale też wiecie tych kalorii, bo ciekawe, ile ma... Właśnie, to jest ciekawe. Ile kalorii ma pumpkin spice latte? No. Pumpkin spice latte 450 ml ma 390 kalorii. W tym 50 gramów cukru? Och! Ej, 50... Ja wiedziałam, że to ma dużo kalorii, ale 50 gram cukru? Ile to jest łyżeczek cukru, słuchajcie? No dobra, nie będę ulubieńcą Starbucksa znowu, ale ile łyżeczek cukru jest w 50 gramach? 10 łyżeczek. No. Ja wiem, że wy mi powiecie, że ja nie powinnam się wypowiadać, bo ja jem słodycze i w ogóle, ale still. Ale dobra, robimy, ja wam powiedziałam, ja tutaj mogę być jesieniarą, mogę być cozy, ten, teraz to... To też jest śmieszny, słuchajcie, postęp czasu, że jesień już się nie kojarzy, nie wiem, z chodzeniem na grzyby, ze zbieraniem kasztanów, z chodzeniem do parku, ze zbieraniem liści, nie wiem, ja pamiętam jak byłam mała, to robiłam bukiety z suszonych liści, robiłyśmy z mamą. Tylko teraz jesień to jest ten, farma dyniowa, żeby sobie zdjęcia porobić na Instagrama,
pumpkin spice latte, chodzenie do knajpy, nie? Ja mam jakiś taki, wiecie, inny, no dla mnie właśnie jesień, ej, ale pachnie jedzeniem z okna, zajebiście. Dla mnie właśnie jesień to, wiecie, to bycie w przyrodzie, nie? Mi się tak kojarzy głównie. No i grzyby. To właśnie kalosze, kalosze, kleszcze, pająki i ten. I patyki we włosach w lesie. Mi się tak jesień kojarzy. Nie? Luzinek? Będziesz pił, Luzinku, będziesz pił pumpkin spice latte? Powiedz, jak ty byś wypiła takiego pumpkin spice, to byś nie spała, powiedz, 3 dni. 3 dni bym była pieskiem. Nie bój się, kot. Chodź, nie bój się, proszę cię. No patrz, ćwiczymy, że na rączkach jest fajnie i bezpiecznie. Tak, nie bójmy się. Mama nie upuści. A my musimy manipedi zrobić, bo to, o Jezu, ale pies zarósł. Ale ci upuścić niedawno. O, i ten kciuczek jak ci urósł, tak? Tak? Dobra, słuchajcie, no to jak mamy 40 minut na Starbunia, to robimy tutaj szybki ten, bo no ja mam nadzieję właśnie też, że ta kawa, słuchajcie, i ta ilość cukru sprawi, że po prostu do wieczora tu wszystko będzie posprzątane, znaczy przynajmniej tu w salonie, nie mówię, że całe mieszkanie, ale tutaj, bo wiecie, ja nie sprzątam tak, że po prostu sobie tam, wiecie, coś układam, tylko też na przykład mówię wam, jest tyle kurzu, że muszę to wszystko pozdejmować, powkładać do zmywarki, pomyć, wyczyścić te półki i dopiero, wiecie, to wszystko układać. Muszę wszystko tu zdjąć i wymyć, bo no nie da się. Umyłam tylko wyspę, żeby sobie przygotowywać jedzenie i stół. No, a tutaj muszę wymyć te wszystkie blaty. Dobra, to zaczynamy. Jest tak ciepło, że ja się przebrałam w bokserki i mam otwarte wszystkie okna. Tak. Mega jest pogoda. Jest mega pięknie, no. Naprawdę. Chodźcie na spacery do parków. Też. Jesienią. Powiedz. Tak, i psy też. Chociaż Lola to nie jest jesieniarą, ale Lola to w ogóle nie jest, wiecie. Lola to jest pies piecuch. Ona by siedziała na kanapie. Ruzinek kocha spacery. Ona się tak wybiegała w parku, a Lola to tak idzie. Ile jeszcze? I to nie o to chodzi, że ona jest gruba czy coś. No od małego nie ten. Chociaż jak była mała, może jakoś więcej jej się chciało, teraz tak nie za bardzo. O, ale bójki uliczne to super. Mamy to! Ej, powiem wam, ale pięknie pachnie to kawą. W ogóle, kurczę, chodziłam na boso po balkonie i wdepnęłam w palec róży. Już mi się wbił w stopę, no ale dobra, nieważne, Ruzinku. Zobaczcie Lolę. Lola, naprawdę mam wszystkie okna otwarte, jest tak gorąco. A ty siedzisz pod kocem. Tak? I ja zawsze też miałam, słuchajcie, obawy, czy to będzie ciepłe, ale nie, no już czuję. Dobra, bez sensu, że... Nie no, ogromna jest ta kawa. Miniaturka? Loluś, popatrz. Loluś, jesteś jesieniarą? Dobra. Jak to się robi? A, tak po prostu. No dobra. A mogę to... Aha, mogę to jakoś... Uwaga, uwaga. Nie wiem, czy to pomieszać. No to nie leci. Ej, zwracam honor. Ej, wiecie co? To jest bardzo dobre. Znaczy, czy bardzo dobre? Nie, naprawdę. Bo to smakuje, wiecie co? Dla mnie to smakuje pierniczkowo. Bardzo czuć taką przyprawę korzenną i dla mnie to smakuje kiedyś... W koście były takie na święta, takie gingerbread i to by się bardziej kojarzyło ze świętami, ale... Ej, jestem zadowolona i miałam ochotę na coś ciepłego.
Mimo, że na tym spacerze to się zgrzałam, a nie zmarzło. Ej, nie, dobre to jest. Sorry, Starbucksie. Nie. Ej, kurde, no, widzicie? Widzicie? Trzeba próbować. To, co ja wam mówię. Jeden krem może wam dzisiaj nie pasować, a za rok użyjecie i będzie waszym ulubionym. I tak jest ze wszystkim w życiu. Dobra, mamy jeszcze croissanta na ciepło. Który nie jest na ciepło. A może jest? No nie wiem, taki croissant, szynka, ser po prostu. Po prostu croissant, ale dobry. Ej, może jeszcze zostanę Starbucksiarą, słuchajcie. Będziecie pisać, Żurz, zejdź na ziemię, zrób kawę w ekspresie. Nie no, dobre. Rogalik jest zimny, w sensie wystygł. A kawa? Tylko ja to będę pić cały dzień i nie będę spać całą noc. Ale dobre. No, niestety. Ta kawa za 30 zł jest bardzo dobra, tak, Ruziu? Ale z drugiej strony, przy teraz duża kola kosztuje tyle co wino, nie? Więc. Te słoiki opróżniłam do misek i teraz, żeby tego nie rozsypać. Właśnie. Kur. Aha, będę miała zamiatania. No. Ta. Super. Brawo ja. No dobrze, że podłogi jeszcze nie sprzątają. No cóż, kurde no. Ej no serio. Tego słuchajcie, nie przewidziałam. Teraz nie wiem, jak te płatki wstawać, bo to będzie płatki jaglane, słuchajcie, jak to zrobić? Może bym sobie zrobiła z ręcznika taki. Czekajcie, czy to by tak dało radę? I zrobiła taki ruch. O. Ej, no dobra, słuchajcie, to był plan, trzeba było tak od razu. Sprawda, napyliło się z tego, ja pierdzielę, wymyłam tu tą wyspę, a będę to zaraz drugi raz sprzątać, no ale... No co? Dobra, ale przynajmniej
mamy to czyste. Na przyszły raz będę pamiętała, żeby ze słoika do słoika przesypywać, jak będę chciała umyć słoik. No i jeszcze tu, to będzie wyzwanie, bo w tym była sól. Czy to też zadziała tym razem? O. Czekajcie. Dobra. Bo sól jest tutaj w ogóle. Ona się trochę skawaliła, wiecie? I nie wiem, co tu się stało, jak mnie nie było. No dobra. No. No. O, przy okazji się rozdrobniła ta sól, dobra. Nie, no dobra, tylko tą chię zjebałam. No ale odkurzam sobie, a co? Te duże pojemniki, zawsze mnie pytacie, one są z Pepco albo z Kika, ale ja kupowałam dawno temu. A ten mało był z HM Home. No patrzcie, wyjęłam czyste rzeczy ze zmywarki. I wszystko będzie w pyle teraz, no. O, noże czyste wyjąłem, super. Ja to sprzątałam przed wyjazdem. Czas na obiad. Znowu miałam ochotę na tortellini z grzybami. Jest tydzień włoski, więc 7,99. Była też salsa sicilia truflowa. No i grana padano, więc zaraz zobaczymy, jak to. Gotować 5 minut we wrzącej wodzie. Więc ugotuję to we wrzącej wodzie, a potem na patelni podsmażę taką jedną salsicję. Salsicja. Ja na pewno to źle wymawiam. Salsicja. Bardzo to lubię. I troszeczkę to podsmażę na patelni na maśle. I dodam do tego tortellini. I posypię grana padano. Jaki dzisiaj będzie obiad.
że wszystko umyłam, bo mam już wszystko w tłuszczu. Wehe. To chciałabym wymyć jeszcze raz. No ale... Jak to się otwiera? Łaj. Naprawdę wybitne. Polecam. Zupełnie zmienia to danie. Patrzcie na to. To jest ten rodzaj pogody, kiedy fajnie być w Łodzi. W mieszkaniu. Dopiero się obudziłam. Ale leje. Luzik. Wstajemy? Chodź, bo Lola już tam stoi. Chodź. No idę, idę. No już idziemy, już. Dobra, słuchajcie. Bycia miejską jesieniorą. Ciąg dalszy. Myślałam, że się zlewa, ale nie, chyba. Ciąg dalszy. Zamówiłam teraz, a wy nic nie widzicie. O, jak ładnie. Naprawdę. Zamówiłam teraz Costa Coffee. I to jest Maple Latte. Co jest z tym? A, dobra, już widzę. Okej. Okay. O, ale ładnie pachnie orzechowo. Gorące. Ale wiecie co? Że pumpkin spice lepsze. Tak gadam. Ciekawe, czy ulepszyli to pumpkin spice, czy mi kiedyś nie pasowało, nie umiałam docenić. Powiem wam, że ja zawsze wolałam kawy z Kosty niż ze Starbucksa. Ta jest bardzo dobra. Taka orzechowa. Jeszcze właśnie zmieniłam, bo najpierw wziąłam pistacjową latę. Może jutro, w ten sposób będę codziennie zamawiać kawę za 30 zł. Dobra, powiem wam, że ta jest mniej wyrazista, nie jest na pewno taka słodka. Jest taka orzechowa. Jest dużo delikatniejsza. Dobra jest ta kawa. Mogłabym pić taką codziennie. Ale jak każda ma 10 łyżek cukru. I zamówiłam jeszcze bagietki. Słuchajcie, tak leje, że ja nie wiem, dzisiaj wstałam tak, Boże, jak cudownie, że jestem tutaj, a nie na Mazurach. No. Że mogę siedzieć w domu, sprzątać, montować filmy. Uuu.
i wzięłam taką bagietkę z kurczakiem. Czy to jest szpinak? Ja nie mogę jeść szpinaku, tam nic nie było napisane, że to jest tak. Oh no, ale dobra, da się wyciągnąć. Pachnie bardzo ładnie. Taka karmelizowana cebula. Czy ktoś pracuje w Costa Coffee, mógłby mi powiedzieć, jak wy robicie tą cebulę i ten sos? Pyszne. Co z tym sosie, jak się robi tą cebulę? Mega. Ej, ta kawa jest pyszna. W ogóle zaczęłam tak sobie myśleć, że słuchajcie, ja nie pamiętam, kiedy ja piłam taką kawę smakową z kawiarni. Nie no, musiałam kiedyś pić, ale tak coś mi świta. Nie no, to nie mogło być przed pandemią. Bo jasne, że byłam gdzieś, wiecie, na śniadaniach tak z kimś, czy tam na brunchach, żeby pić kawę, ale taką jakby z syropem jakąś smakową z Costy albo ze Starbucksa, to nie wiem kiedy. To musiało być przed pandemią. Z Costy chyba też. Może kiedyś coś sobie kupiłam na Dworcu Centralnym, wracając z Warszawy. No. Bo na zimno, latem to coś mogłam pić, ale taką? A to jest takie dobre. Jezu, mogłabym pić takie codziennie, tylko to cukrzycy chyba można dostać. I to mówię ja. Ale jest świetne. Że ja dzisiaj cały dzień jem i sprzątam. Znaczy jem. Zjadłam to, co widzieliście, czyli tą Costę. Jest wcześnie, jak na mnie jest 15 i już zamówiłam obiad. Ale to właśnie dlatego, że zjadłam tak wcześnie śniadanie. No. Jestem czerwona, ale zobaczcie, jak jest pogoda. Pięknie jest, naprawdę jest pięknie. Ale no... Idealnie do siedzenia pod kocykiem. Także once again, dobrze, że jestem w Łodzi. Co jestem taka... Ciekawe do światła, jestem jakaś czerwona. Serio, wyniosłam tyle śmieci. Robię porządek wszędzie. Już trochę przestaję mieć bałagan, wiecie, ja chodzę i robię porządek, ale też robię bałagan, więc jeszcze parę dni i będzie igła mieszkanko. A na razie. No to będzie tak. No, gdzie to moje jedzenie? Bo jestem głodna. Dziękuję bardzo. Ja do widzenia, miłego dnia. Chyba mi pan dał za dużo sosu. Ale. Twierdzi, że nie. Cały czas tego samego Chińczyka. Ale te duże mają pyszne. Niedrogie, bo dania są poniżej 30 zł. Więc, bo taki, ten od nich zamawiam makaron udon. Ale dzisiaj widziałam, świetne mają te kurczaczki w ciastce. I... Sajgonki z pytkami. A musiałam zamówić tyle, żeby nie zapłacić za dostawę. Mam Glovo Prime, a i tak tam trzeba zamówić za minimum ileś tam. Te dania są tanie. To mnie wkurza. Tak samo teraz... Nie, Loluś, byłaś przed chwilą. Loli się myli. Spacer ze smaczek nadal. No. I co mówiłam? A, w Biedrze wprowadzili, że jest max, co mi dzisiaj jest w tej pogody, max 6 sztuk wody mineralnej. Ja lubię chodzić na zakupy spożywcze, ale wodę sobie zamawiałam, na przykład 18 butelek, żeby mi jest na zaś. No i nie mam. Ura mnie to.
Tak samo zobaczcie sobie, że są różne ceny na Glovo i na Uber Eats. Jeszcze Uber Eats dolicza opakowanie. Ja nie rozumiem tego, dlaczego opakowanie nie jest w cenie. Wiadomo, że knajpa sobie to ulicza w cenę. Te sajgonki są przeboskie. A taka porcja, 3 sajgonki z friskami, z surówką, kosztuje chyba 22 zł. No a co z tego, jak nie możesz zamówić ten, bo ci doliczają prawie 10 zł za jakąś opłatę transakcyjną i dostawę. Mi to Glovo Prime i Uber Eats, tam Prime, czy jak to się nazywa. Wkurzają mnie takie rzeczy. Ale nie narzekajmy, bo przypomnijmy sobie, że jeszcze niedawno byliśmy na Mazurach i tam mogłam sobie pomarzyć o takich problemach. Dobra, teraz wszyscy, którzy uważają, że... Dobrze. Teraz wszyscy, którzy uważają, że wszystkie moje problemy życiowe, jakie posiadam, rozwiążą się, jak przestanę jeść cukier, przewijają, tak? Oraz wszystkie głodzille przewijają. To nie jest nic osobistego, ale serio przewincie, gdyż... Kocham to. Tak będziemy świętować dzisiejszy deszczowy dzień. Są to profiterolki nadziane czym? Słonym karmelem w sosie, czekoladowym. Boże. Ja wiem, że część osób mi pisze, że jak przestanę jeść cukier, to wyleczę się z depresji. Ale ja bym wtedy miała depresję od niejedzenia cukru. Sekunda. Cicho. Oczywiście żartuję. Ale bawią mnie ludzie, którzy właśnie myślą, jak nie mam jakiegoś pryszcza czy coś. To dlatego, że jesz cukier. No ja cukier jem cały czas. A Jezu, jakie to dobre. Ja już to kupowałam nie raz na tygodniu włoskim, ale nie przypominam sobie, żeby słony karmel kiedyś był. Uważam, że godnie reprezentuję Stowarzyszenie Jesieniar Polskich i uważam, że godnie uczciłam ten deszczowy jesienny dzień, który jest piękny. Dobrze, wasze zdrowie. Ej, wy widzicie, jak ja wyglądam. Nawet jak ja mówię dzisiaj, sprawdzasz mi się jakiś, nie afta, jakiś pepeć, chyba się ugryzłam w język. Więc zaraz będą radosne komentarze, żeby, czy ja coś piłam. Słuchajcie, ja nic nie piłam. A jest 17.42, ale to jeszcze nic. Ale od 16 jest kurna ciemno i ja się nie mogę przyzwyczaić. I ja po prostu jestem dzisiaj tak śnięta i tak się snuję po tym domu. Też pogoda była taka, jak widzieliście. I ja się zastanawiam, czy to jest od tych porannych kaw z 10 łyżeczkami cukru, bo po prostu tak szybko mi się chciało jeść. No, już od jutra nie, jutro, od jutra sama robię. Dzisiaj też już miałam sama robić, ale wstaję i wyłączyli wodę i mówię, no dobra. To jest znak, zamówię sobie kawę z kawą. Nie, już jutro nie, ale
Nie wiem, czy to od tej porannej kawy takiej cukrowej jestem taka senna, czy od tej pogody, ale też myślę, że od tego, że tak wcześnie się robi ciemno. Ja po prostu poczułam przez te dwa dni, po zmianie czasu, jak to na mnie wpływa. Naprawdę, dlatego ja Wam zawsze mówię, trzeba wychodzić na słońce. Nawet jak nie ma tego słońca, to trzeba wychodzić na zewnątrz. Ja dzisiaj robiłam nadal porządki i dzisiaj robiłam takie, przejrzałam trzy szafki oraz tamten pokój. No i powywoziłam jakieś zepsute sprzęty, stare pudełka, jakieś torebki po czymś, jakieś, wiecie, takie rzeczy, które nie wiem, trzymałam, bo może coś się przyda, a zawalały mi miejsce. Wiecie, z tyklu takie papierowe torebki ze sklepów, nie? Miałam ich tyle. I wszystko to dzisiaj wzięłam taki, u nas zawsze ludzie przywożą te wózki zakupowe i wzięłam taki duży i ten, i naładowałam tutaj wszystko i wywiozłam. No i to był, no oprócz dwóch spacerów z dziewczynami krótkich, bo leje, jedyna moja bytność na zewnątrz. A tak jak Wam mówiłam, zainstalowałam sobie tą apkę do kroków. I ten. I na Mazurach robiłam te plus minus 10 tysięcy kroków. Znaczy też robiłam, kiedy miałam telefon ze sobą, bo ja bardzo często wychodzę bez telefonu ze sobą. Ale obstawiam, że te 10 tysięcy kroków robiłam na luzie. I teraz dwa dni tak. Rano cukrowa kawa, mało słońca, mało ruchu i wcześniej robi się ciemno i jestem... I wiecie, i to nie jest, że ja się tak czuję, to nie jest depresja, bo to jest zupełnie inne odczucie. Bo przy depresji jest tak, że właśnie, nie wiem, albo ci się jest smutno, albo czujesz jakąś taką demotywację, albo właśnie przy depresji jest tak, że bardzo chce ci się coś robić, ale nie masz siły. A dzisiaj to po prostu był dzień kanapy. I to jest zupełnie inny mood. Więc ja po prostu, słuchajcie... Jest 26, ja bym poszła spać. No, i marzę o kąpieli, ale skończył mi się chlorek magnezu sześciowodny, bo ostatnio mówiłam, że mam na dwie kąpiele, a on mówi, a co tam, rozpieszczajmy się po Mazurach. I wsypałam wszystko na jedną, a zapomniałam zamówić i teraz nie mam. No. A, i jeszcze, słuchajcie, jaką ja mam suchą skórę. Ja się nigdy nie smarowałam balsamami, raczej oliwką. Przez cały pobyt na Mazurach ja się w ogóle niczym nie smarowałam na ciele. Ani oliwką, tam jeszcze wcześniej moimi, znaczy nie, jakoś tak w czerwcu jeszcze to się smarowałam tą moją mieszanką olejową, ale potem już niczym. I wczoraj przyjechałam, jak ja szukałam po szafkach jakiegoś balsamu. Na szczęście miałam jeszcze ze starych jakichś paczek PR-owych sprzed 3 lat. Miałam jakiś balsam, którego nie oddałam, bo zazwyczaj wszystkie tam balsamy, masła do ciała i tak dalej oddawałam, bo ja po prostu nie używam. Na szczęście coś miałam i po prostu, słuchajcie, się wysmarowałam. I to było takie tłuste i za chwilę patrzę i w ogóle wszystko mi się wysysnęło. Więc muszę sobie zrobić tą moją mieszankę olejową. Muszę zobaczyć, czy mam olej żywokostowy, bo ze słodkich migdałów i ten rycynowy mam, olejki mam, więc mogę sobie zrobić, jakąś butelkę też chyba mam, więc mogę sobie zrobić mieszankę, żeby się wysmarować, no bo tak nie może być. Ja jestem śnięta, wysuszona, no, ale słuchajcie, no skończyłam salon, jeszcze dzisiaj cały dzień puszczam robota, jeszcze przemyję raz podłogę, bo ja nie wiem, ile razy już ją myłam, ale to jeszcze, wiecie, nie jest ten status, który ja uważam za czystą podłogę. I serio, i w ogóle ja nie wiem, co tu się stało, słuchajcie. Bo jak ja weszłam do tego mieszkania teraz, to ja miałam takie, Boże, jak tu jest brudno. I tu byli moi rodzice mi podlewać kwiatki. I ja miałam takie, Jezus, jak oni to widzieli. Znaczy, jak oni, no, byli tu, widzieli. Ja mam takie, czy ja już w tym lipcu byłam w takiej depresji, że ja nie widziałam, czy naprawdę przez te 3 miesiące, jak mnie nie było, to po prostu, bo podłoga szara,
Ja nie wiem, ile razy już ją czyściłam. I jeszcze słuchajcie, te muszki chujowcówki. Po prostu wszędzie przy oknach mam pełno martwych muszek. Dzisiaj leżałam tam. Słuchajcie, tam. Przy szybach z takim tym odkurzaczem ręcznym i po prostu wsysałam wszystko, bo jakby przy listwie tej, przy wyjściu na balkon, wiecie, przy tych oknach, nie? To tam po prostu to wszystko powłaziło pod te listwy. Ja nie wiem, to wygląda jakby wszystkie muszki, chujowcówki przyleciały właśnie latem z całej Łodzi i postanowiły umrzeć u mnie. W moim pokoju do malowania to w ogóle jest... Tam jeszcze się nie zabrałam za sprzątanie. Na razie wysprzątałam salon i sypialnię. Zostałam jeszcze do gruntownego wysprzątania. Łazienka będę też tak gruntownie sprzątać. Wszystko będę. Ten mój pokój i ten składziko-pokój. Boże święty! Teraz bym się tej kawy z 10 łyżeczkami cukru napiła. No, tak się nie da. Jezus! Normalnie. Nie! Właśnie to jest różnica. Stan depresji, a coś takiego. Bo teraz to mam takie, Boże, przestań marudzić, weź się coś, ten Red Bulla napij albo coś. Napiłabym się, gdyby nie to, że jest... No co jest? Ale wiecie, co wam chciałam powiedzieć? Słuchajcie, wiecie, jaka jest poprawa? Chodzę wcześniej spać i wstaję wcześniej tutaj w Łodzi. To były Mazury, po prostu to było to poranne zimno, które mnie podświadomie blokowało przed wstawaniem. I ja teraz mówię poważnie. Wy się śmiecie, po prostu tam rano było tak zimno, że mi się chyba nie chciało podświadomie wstawać. Zobaczcie. Wczoraj właśnie stwierdziłam, że ja potrzebuję w swoim życiu taki wózek z Ikei, jak mam na Mazurach, na którym woziłam supa. Bo po prostu właśnie czasami, nie wiem, wiecie co, jestem taka społeczna, że mam teraz zamiar zamawiać wszystkie paczki do paczkomatu. I potrzebuję wózek z Ikei. No nie wa, zresztą nie będę tego mówić, że jestem crazy, więc zamówiłam sobie wózek, bo znalazłam taki na stronie Ikei, który po prostu spełnia moje oczekiwania, bo już mam ze 3 wózki i żaden nie był taki jak chciałam, ale nieważne. Natomiast wyszłam na stronę Ikei i jak macie kartę, to dostawa jest za 5 zł. Można te wszystkie pierdoły zamawiać, a ja głupio zamawiałam wieszaki drożej z Allegro. Na Allegro są wszystkie rzeczy z Ikei, ale są drożej. No i weszłam sobie, zaraz wam pokażę, co kupiłam. Oczywiście powstrzymałam się, bo już były takie różne lampiony świąteczne i takie fajne rzeczy, ale serio, ja robię czystkę w moim mieszkaniu i ja po prostu już nie kupuję pierdół, bo potem to wszystko sprzątać, żeby to wszystko poprzestawiać, poodkurzać, a dajcie mi spokój, ja mam za dużo rzeczy. I sobie pooglądałam, popatrzyłam, ale już nie, ja tego nie otworzę, bo zawsze mam wielkie pudło. I też mama do mnie napisała, że jedzie do TK Maxa, a wiecie, w TK Maxie są teraz te halloweenowe wszystkie rzeczy z czarownicami, a ja też ja odpisałam, że sprzątam, co jest w sumie zgodne z prawdą, ale wiecie, jak to jest, po prostu człowiek pójdzie i nie kupuje, a zresztą chodzi ten, ja nie lubię lizanie lizaka przez szybę, więc tak, żeby pooglądać, to mi się nie chce i odmówiłam, już wiecie, nie chodzę na żadne wyprawy do żadnych Pepco ani tam innych tych, chociaż no teraz będą te halloweenowe i na Mazury bym się ale też już na Mazurach się zdenerwowałam, ja nie mam, wiecie, pupka, bo nie, serio, teraz mam po prostu, będę teraz shop my closet, jak przyjechałam tutaj, mam tyle fajnych ciuchów, no, ale o, co to? Naklejki Ikea? Ej, bez kitu dostałam, naklejkę z hot dogiem dostałam. I z klopsikiem. Ikea, ty wiesz, jak mnie... dziękujemy za zakupy. No nie, dostałam naklejki Ikea. Właśnie a propos, nie kupuję niepotrzebnych rzeczy, ale naklejki Ikea. Ej, ale ja sobie to nakleję gdzieś. No patrzcie, jest ta torba, jest hot dog, jest klopsik. Czuję się, jakbym paczkę PR-ową dostała. Właśnie chciałam podziękować, ale
Ale to za moje własne pieniądze. Dobra. Never mind. Dlaczego ja weszłam? Aha, weszłam na tą Ikę, żeby kupić wózek i też potrzebowałam biały przedłużacz, bo mi się zepsuł i potrzebowałam jeszcze taki z tymi wejściami i wzięłam i taki 3,5 metrowy, no i z guziczkiem, żeby wyłączać. Taki mi był potrzebny tutaj do moich lampek, więc kupiłam przedłużacz. Kupiłam te torebki, bo to jest podstawa mojego mrożenia wszystkich rzeczy, ale też, słuchajcie, ja się w to pakuję. Teraz na przykład wszystkie kosmetyki miałam zapakowane w stare woreczki, bo mi się skończyły na Mazurach. A te Zosia w Biedrze są za małe, żeby na przykład włożyć, nie wiem, jakąś taką butelkę, te wszystkie, wiecie, jakieś odżywki do włosów, takie rzeczy. Ja wszystko po prostu, ja się w tym pakuję, ja sobie w tym leki rozdzielam. To jest u mnie podstawa, te woreczki skórzane z Ikei. I te z Ikei są najlepsze. I wzięłam sobie właśnie, ponieważ ja mam... Ono na przykład tamte lampki, które tam wiszą na telewizorze teraz, bo je dzisiaj przełożyłam sprzątając. I tamte w przedpokoju i jeszcze zamówiłam te same lampki na ruch, które mam na Mazurach, bo są świetne, dają fajne światło, oszczędzają prąd i jak idziesz z herbatą, to nie musisz łokciem gasić, więc w ogóle mega. I zamówiłam sobie, słuchajcie, bo ja cały czas kupuję do tego baterie, i to jest nieekologiczne, więc zamówiłam sobie tyle akumulatorków z Ikei, no bo właśnie będę miała 6 tamtych lampek i mam dwie takie girlandy właśnie, jedną tu na telewizorze, drugą tu na kominku i trzecią w przedpokoju, więc trochę tego mam, także zamówiłam sobie tyle akumulatorków. I to mi się spodobało, słuchajcie. Patrzcie, to jest ładowarka, ale od razu z taką skrzyneczką do przechowywania, bo to potem gdzieś ginie, się pomyli ze zwykłymi bateriami, się wyrzuci, wiecie co jest. A to jest po prostu taki, takie coś. I tu macie ładowarkę. To jest wszystko na duże. Tak. A tu jeszcze jest szafeczka, schowanko, że można sobie schować, więc no i to ma tutaj kabelek, więc ja będę sobie to ładować. To genialne. I tutaj będę poszukiwał stówę. No i ja zaraz sobie wszystko naładuję i to też można sobie powiesić na ścianie. Ja sobie na Mazurach to muszę kupić i sobie na przykład gdzieś w garażu powiesić, bo to jest mega. I przy kontakcie wieszacie i się ładuje i zajebiście. Więc to może nie są takie ekscytujące zakupy, ale widzicie, pół łopatki, pół... O właśnie, miałam deski do krojenia kupić. Ale to action. Bo też mam plan teraz, żeby powymieniać te wszystkie plastikowe na drewniane, bo już kupiłam małe drewniane, ale i tak dużej... Największa to jest taka. Potrzebuję dużej. Ale to... Jeszcze, bo właśnie robiąc porządki, wywaliłam deski, bo miałam, słuchajcie, tak pokrojone, że ja nie wiem właśnie, czy ja byłam w takiej depresji, czy co, ale po prostu jak na niej patrzyłam, takie Jesus, tam po prostu bakterie to tańczą walca, no. I opowiadałam wam, że moja kołdra, która pozostała tutaj w spadku po współlokatorze, została obsikana milion razy przez Ruzię oraz 10 razy przez Lolę. Po prostu prałam ją tyle razy, że już prawie nie ma piór w sobie i ona jest ziska z tego Kronborg, coś tam. I te rzeczy są na maksa drogie. A ja śpię tylko w pościeli z puchu. W sensie muszą być prawdziwe pióra. Ja żadne te takie, ja nie usnę na takiej poduszce takiej wypełnionej tam czymś takim, no nie pierzem. I weszłam na stronę IKEA i słuchajcie, była kołdra 200 na 200, czyli moja. A nie, już do... O Jezus, no właśnie, ja wam powiedziałam, ja tak czytam 100% bawełna. Ja wzięłam złą, ale to jest tkanina, 100% bawełna. Wypełnienie 90% pierze kacze, 10% puch kaczy. I 200 na 200, nie ma żadnego rachunku, ale ona kosztowała jakoś 250 zł, 270. Była też taka za 500, ale ja mówię, kurde, i też miała takie samo 90%
90% pierza kaczego, 10% puchu kaczego. Mówię, dobra, wezmę tańszą. Zobaczmy, czy nie będę tego żałować. Zaraz biec do Iska. I to jest jakaś całoroczna, bardzo ciepła. Bo ja wiecie, wolę latem się odkryć, niż tam mieć jakieś letnie, zimowe, zmieniać. Ja muszę mieć jedną kołdrę właśnie mieć. Ja teraz minimalizm. I zobaczmy tą kołdrę. Poduszki jakieś z IKEA już miewałam, bo mam jest ulona. No taka płaska jest, ale ona była teraz telen. W torebce, ja mam nadzieję, że ona się jakoś... Taka niezbyt gruba jest. Okay. Puchata. Też tak jakoś mało tych piór. Czy w tej za 500 jest więcej piór? To o to chodzi? Ale powiem wam, że jest spokój. Przynajmniej będzie czysta, nowa i wiecie, bez duchów przeszłości, tak? No śmiejcie się, ale wiecie, to wszystko ma znaczenie. Ja wam mówię, już mi ktoś tam... Pozdrawiam. Mówił, że powinnam wymienić tą kołdrę właśnie nawet ze względów energetycznych. A ja mówię, dobra, dobra. Jeszcze uleży. No dobra, nie kołdra, no i to cały hol. Tak? I też wydałam na to wszystko chyba 700 zł, słuchajcie, za te wszystkie akumulatorki, no. A ja mówię, dobra, postanowiłam wymienić. No to jest baja. To mi się podoba. Bo już wiecie, nieraz miałam ładowarki, ale potem gdzieś mi ginęły te akumulatorki. I zazwyczaj są na 4, a tu jest na 8. I jeszcze je można ładować i mniejsze, i większe, więc... No, to sobie nie... No, to... Taki hol, słuchajcie. No nic ciekawego, jakoś... Wydawało mi się, że może to ciekawsze będzie, ale... Mówię wam. Ja już też ja nie mówię, bo to teraz będzie, jak powiem, że nic nie kupię i jutro pójdę i sobie kupię filiżankę, nie wiem, w Primarku, to wiecie, jak się nasłucham, więc ja już... To nie jest deklaracja. To ja tylko sobie tak pitolę. Nie bierzcie tego do siebie, tak? No. Ej, ja wam coś pokażę, żebyście nie gadali, że mam jakąś fobię na punkcie sprzątania i że przesadzam, że moje mieszkanie na pewno nie było takie brudne. Tak, Ruziu? Patrzcie, co ja wyciągnęłam z roboty. Czy wy to widzicie? A on był czyszczony. Dobra, to że papier. Ale widzicie to? To jest po prostu... Wiadomo, że tu jest sierść Ruzi też. I Loli. Ale to tyle kurzu. Tyle kurzu. No przecież to jest jakiś hit. Tak? Też twojego futerka tam jest dużo, powiedzmy sobie szczerze. No, twojego futerka. Tak? Twojego. O, jaki długi piesek. O, i z tego długiego pieska... Ale się ładnie położył. Z tego długiego pieska tak wychodzą kudełki, no. Wstydzisz się, tak? Wstydzisz się. Idziesz zobaczyć nową kołdrę. No. Chcesz zobaczyć, co to jest? Nie? No też bym się wstydziła na twoim miejscu. Kto to słyszał? Jakąś multiwitaminę zacznij brać. Pić pokrzywę. Wcierki robić. No. A nie. Się tak kłaczyć tutaj na podłogę. No hello, witajcie. Malujemy się. Powiem wam, że czuję się jakbym przyjechała, nie wiem, w gości i nie wiem gdzie co jest, bo nawet nie uwierzycie ile ja szukałam tego statywu. Boże. Dobra. I w ogóle już tak dawno się nie malowałam. Ale muszę nagrać film, a potem wychodzę. Więc... Oh my god. Ale właśnie już mam ochotę się malować. Jak powiem wam, oglądam na TikToku te wszystkie makijaże. To jakoś chce mi się malować. Tu w ogóle, zobaczcie teraz. W ogóle jestem przed okresem. Ale też po tym retinolu zeszła mi skóra. I wiecie, zawsze tak mam, że później właśnie ona się jeszcze tak oczyszcza, że mi wychodzą jakieś takie... Boże, co ja tu za pejsa mam? Lakierowałam sobie dzisiaj te włosy. Co mi tu odstaje? W ogóle powiem wam, że po tych wcierkach mi urosło tyle nowych włosów. Same siwe. Same siwe. No, jak się... O, nie mam gąbki, sekunda. Uprałam sobie gąbki, wiecie?
Ja piorę wszystko w tym, w pralce normalnie, tylko w woreczku na bieliznę i wiecie, w jakimś bobini takim dla niemowląt. Muszę tu pójść, po co ja tu przyniosłam? No dobra. I mi się mega sprawdza, także jak chcecie sobie dobrze doprać gąbki, to taki protip. Nie wiem, czy już ta, nie wiem, czy to jest baza, czy co to jest ten taki niby zamiennik z Charlotte, Catrice, ale Glow Booster. Nie jest za ciemny, bo wiecie co, ja wzięłam sobie dwójkę na Mazurach. Byłam mega opalona. I nie wiem, czy już bym nie potrzebowała jedynki. Zastanawiałam się nad tą bazą Charlotte, czy jej sobie nie kupić, bo podobno w Sephorze są miniaturki za 80 zł. Bo ja wiecie, ja nie zużywam tego wszystkiego. To na przykład mam Diory, które już wyglądają tak i może i powinnam je wyrzucić, ale... Bo też mam właśnie jaśniejszy i ciemniejszy, nie? A w ogóle też no mało się malowałam przez to lato. I tak się zastanawiam, czy nie zamówić. Ja tą bazę już kiedyś miałam z Charlotte. Dawno temu, jak jeszcze w ogóle jej nie było w Polsce, zamawiałam sobie z tej strony brytyjskiej. I wtedy miałam takie, że Boże, to nic nie robi. Ale to też były czasy, kiedy się używało i korektora, i kryjących podkładów. Nie wiem. Zupełnie inaczej się malowałam w ten Boże. Tu jeszcze nie sprzątam, wszędzie mam kurz, sobie wytrę spodnie do piżamy. To jest niewiarygodne. A wy też mi pisaliście pod filmem, że macie wrażenie, że się więcej kurzy. Oczywiście, że się więcej kurzy. Jak kupiłam to mieszkanie, tutaj tak nie było. To, co przyjechałam i zostałam tu po 3 miesiącach, to jest... Tego pokoju jeszcze nie odkurzam. Tam na przykład mam pole tych muszek martwych. No i zastanawiam się, czy sobie nie kupić tej bazy Charlotte, ale powiem wam, że to jest takie fajne. Jeszcze jest też podobno taka baza z Rimmela. Podobna. Nie wiem. Na razie jeszcze się maluję, ale ale już widzę, że niedługo to będzie za ciemne. Zamówiłam też sobie ten podkład Tirtir. Tylko dzisiaj właśnie i chcę nagrać film i wychodzę i nie chcę ten, bo nie wiem, czy dobry kolor. Przetestujemy sobie kiedy indziej, albo może na TikToku, nie wiem, zobaczymy. Gdzie jest mój, o, jest mój korektor, o nie, a ja sobie puszek wyprałam, a on jest mokry do pudru, no nic. Użyję sobie korektora. Ja widzę, że teraz jest trend taki, żeby robić korektor tak i tak, ale ja to tak, ten, starą szkołą na trójkąty. O, mi się jakoś tak bardziej podoba. I powiem wam, że jest kiedy jest święto zmarłych? Pojutrze. Ja nie wiem, już są korki. Ja też mieszkam blisko, znaczy nie tak, właśnie nie tak blisko, ale no jednak dużego cmentarza w Łodzi i serio już są korki. Koło mnie. No też to jest jedna jakby z tras dojazdowych do, więc już. O, no ładnie, nie? I teraz patrzcie, co ja sobie kupiłam. To albo będzie super, albo będzie to porażką. Bo kupiłam sobie taką paletkę z Hean. Kosztowała jakieś grosze. Taki pędzelek. O nie, jest naklejeczka, a ja właśnie przed chwilą obcięłam paznokcie. W ogóle powiem wam, że po Mazurach... Ja mam tak twarde paznokcie, że zresztą wiecie, jak ja pod hybrydą noszę... Boże, przez chwilę myślałam, że nie nagrywam. Takie i one mi się nie łamią. Ale tam tyle razy złamałam paznokcie, że po prostu wiecie, głównie od noszenia drewna albo od przenoszenia jakichś rzeczy, że wiecie, coś mi ciężkiego na ten paznokieć spadło. I teraz są takie kciuki osłabione, że na razie chyba też nie robię hybrydy. Nie chcę mi się jej robić w ogóle. Ale też powiedzmy teraz mam usprawiedliwienie, że... O, a tu jest, że nie będę robić. O, a tu też jeszcze jest taki jasny. A czy ja bym miała jakiś pędzelek do tego, żeby to... A czekajcie, spróbujemy. Ale to jest kremowe. Nie wiem, czy to nie za ciężkie pod oko, ale... Zobaczmy. Ej, spoko! To robi taki efekt jak ten. Wypełnienie doliny łez kwasem.
No, takie rozświetlone. No, także paznokci nie i tak samo nie wiem. Pełno miałam pytań na live'ach na TikToku. Może ten jaśniejszy kolor. Oto, czy idę do fryzjera i nie wiem, czy moje włosy tak źle wyglądają. Aha, tego tu na mojej skórze prawie nie widać. Aha, dobra. To weźmiemy ciemniejszy. I chcę tak, wiecie, tak zrobić taki kontur. Nie wiem, czy nie za cienki ten pędzelek do tego. Bo powiem wam, że uwielbiam ten bronzer z Chanel, ale właśnie jak jestem opalona. Bo jak jestem opalona, to ja mam taki złoty odcień. I ten Chanel też jest ciepły. A potrzebuję teraz coś takiego chłodnego właśnie. A, no i właśnie tak mnie cały czas pytacie, czy idę do fryzjera. I nie wiem, czy jakoś moje włosy źle wyglądają, że mnie wysyłacie. Ale powiem wam, że ja bym chciała jeszcze trochę zapuścić. A do tego będę pić pokrzywę i robić wcierki. I wiecie, bez sensu, żebym teraz poszła, bo ja chodzę na AirTouch. Na AirTouch to ja chodzę, nie wiem, raz na 8 miesięcy, coś takiego, na pół roku. Więc bez sensu teraz iść i wydać kasę na farbę i potem sobie hodować odrost. Wiecie, o co chodzi? A mi się na razie podoba ten mój ciemny odrost, także dobra, zobaczmy, rozetrzemy to tym. Ej, ładnie to wygląda. Ale chyba wolę gąbką. Czy to coś zostało, czy to się wszystko teraz wytarło? Czekajcie, jeszcze raz muszę wykminić to. Bo też taki cienki, jeszcze nie wiem, jak to nakładać i gdzie, ale no tutaj bym sobie kość podkreśliła. O, może gąbką jednak. Nie wiem, czy to coś widać, czy nie widać. Ja tak wcześniej malowałam, wiecie co, tak bliżej tutaj na kości, a teraz chcę tak jakby pod zrobić, żeby tu zostawić jasne. Nie wiem, czy to mi pasuje, czy nie. A, no i właśnie, no i dlatego na razie chyba poszłabym do fryzjera. Serio, poszłabym sobie odświeżyć kolor, ale raz, że ja i tak noszę związane, a dwa, to mówię wam, chcę zapuścić, bo ja chcę mieć długie włosy. I nie będę zapuszczać. Znaczy ten, może zapuszczać. Nie będę, nie chciałabym przedłużyć. Znaczy, może bym chciała, jakby, nie wiem, codziennie mi ktoś dbał o te włosy. I żeby wyglądały super. O. Nie no, chyba spoko. Nie wiem jeszcze, co myśleć o tej paletce. Czy w jakiś taki ogromny zachwyt ona mnie wprowadza. A czekajcie, a jakbyśmy zrobili jeszcze inaczej. Czemu tu jest mój włos? No ten pędzel to chyba to jest zbyt kremowy, ale spróbujmy. Nie wiem, mam wrażenie, że to się, wiecie, wyciera i nic nie zostaje. A z drugiej strony też, wiecie, nie chcę mieć takiej widocznej krechy, no nie wiem. Czy to spoko, czy nie spoko? Żeby zaraz nie była pomarańczowa. O. No, spoko. Powiem wam, mega to jest kremowe. Jak na taki tani produkt, bo często te tanie produkty bywają takie, wiecie, tępe. No nic, ja później sobie to obejrzę, bo wiecie, zawsze jak ja sobie zobaczę później nagranie, to jestem bardziej w stanie ocenić, czy spoko, czy niespoko, nie? No właśnie, teraz jaki różyk byśmy zrobili? A różyk ten zrobimy. Też może spróbujemy gąbką, nie pędzlem.
wrażenie, że gąbka zjada ten produkt. Wcześniej to nakładałam pędzlem. Albo ja za dużo razy to rozblendowuję. Nie no, tu już mi nic nie zostało, tu zdjęłam. Chociaż wiecie, w podglądzie aparatu to też to inaczej wygląda. Ale raczej mam tak światło ustawione, że jest legitnie. O. No, cute. Chyba. Jeszcze dołożę, tu mam takie martwe miejsce wokół tego pieprzyka i mi się zdejmują produkty, że tak powiem. Wiecie, nie chcę się ten... Muszę więcej nakładać, bo inaczej mam takie tutaj puste pole. No dobra, weźmiemy ten rozświetlacz. No i tak, powiem wam, że miałam dzisiaj terapię. Potem pogadałam przez telefon z jedną osobą, z drugą osobą. Jest 13. No muszę jeszcze iść odebrać paczki. Muszę nagrać jeden film. Jakoś nie wiem, wiecie, za 3 godziny będzie ciemno i to mnie przeraża. Naprawdę to mnie przeraża. Ja czuję, że mój organizm jakoś to przeżywa. No. Bo jeszcze się nie przestawiłam. Natomiast dobrze mi się śpi, bo rano jest ciemno. Wiecie, że na Mazurach, tak w czerwcu, to już o 3 jest jasno. Ja nie wiem, jak to jest, ale tam już po prostu jest widno. I to mnie mega budziło, dlatego miałam te podwójne rolety. A teraz się dobrze śpi. No chyba ładnie. Dobra, to teraz nałożymy puder i muszę to niestety zrobić pędzlem, a tym puszkiem lepiej to mi wychodziło, bo... No bo lubię teraz puszkiem, ale jest mokry. To jest Fenty. Pędzelek, wy mnie pytacie o ten pędzelek, on kiedyś go dostałam w parce PR-owej z Vibo. Jak gdzieś spotkacie taki, to sobie kupcie, bo on jest zajebisty. Jest 100% syntetyczny i mega dobrze nakłada puder, lepiej niż te wszystkie. Nie miałam nawet z La Mer pędzel i go tak nie lubię jak ten z Vibo. To jest też to, co wam mówiłam, że kiedyś była taka przepaść, że nie wiem, kosmetyki z Sephory do makijażu to były super, a te drogeryjne marki były dużo gorsze. A teraz? Nie wiem dlaczego, ale w kamerze wyglądam bardzo ciepło. A ja tu mam, ja się pudruję, a ja mam tu nierozklepane, super. I sobie, o Jezus, i sobie to zapudrowałam. Aj, ale dobry jestem, zapudrowałam sobie rozświetlacz nierozblendowany. I teraz mam takie ciapki, świetnie. No i co ja mam teraz zrobić? Wyklepię się paluchem. Aj, wyklepało się, ale normalnie miałam takie packi. No. A właśnie, jakbym to beauty blenderem zrobiła, tak żeby... Ciekawe. Zobaczmy, tak też się kiedyś ten baking robiło, nie? Szepnę mokrą gąbkę. Tak, i w podglądzie, nie wiem dlaczego, to też... Podgląd też przekłamuje, potem to wy możecie inaczej widzieć. Ale bardzo ciepła się wydaje. A na żywo w ogóle tak nie jest. No dobra. Ale ładnie wygląda, jak jest taka, mam taką brzoskwiniową cerę w podglądzie. Tak świeżo to wygląda. I na resztę twarzy butter. O. I lubię sobie tak, wiecie, tutaj trochę przesadnie nałożyć, żeby mieć takie konturowanie jeszcze pudrem, żeby mieć tutaj tą linię taką ostrą. I też powiem wam, że nie wiem, co mam zrobić z brwiami. Tak jak z daleka jestem, to spoko to wygląda. Ale jak wsiadam do windy, powiem wam, że ja w windzie mam takie światło, że normalnie tam wszystko widać. To jest takie światło, jak czasami kobiety są na czerwonym dywanie i są flesze, im prześwituje sukienka, że na przykład im widać piersi albo majtki. I ja mam takie światło w windzie, że normalnie po prostu
byście nie powiedziały, że jestem bez stanika, a tam normalnie może być tak, że w tej bluzce akurat nie, ale w takich syntetycznych jakichś tych body ze skims wszystko mi widać. I tak samo po prostu wszystko widać na twarzy, każde niedociągnięcie. I powiem wam, że no zapuszczam te moje brwi, ale one mi tak rosną, że ja nie wiem, czy mi się to podoba i czy ja ich nie wydepiluję. Bo jak wchodzę do windy, to mam wrażenie, że mam tutaj jedną brew i tu mam drugą. Tak jakby tu mi brakuje pomiędzy. Wiecie, o co chodzi? Muszę chyba wyczesywać te włoski. W sumie fajnie by było ten... nie regulować non-stop tych brwi. Właśnie ktoś mi powiedział, teraz wszystkie modelki takie mają brwi właśnie, takie tutaj od dołu nie wydepilowane i że tutaj ten dół i ty masz w ogóle takie brwi jak modelki. No nie wiem. Właśnie trochę tu czuję jak niedźwiada. Może jakbym sobie zrobiła henne i ufarbowała te włoski, bo te na dole są jaśniejsze, wiecie? Dziwne to jest w ogóle. Bo ja nie wiem, czy ja mam to tak robić. Tak wszystkie do góry. Jeszcze takie, nie wiem, nie są chyba modne te brwi. Takie wykrzaczone. Nie wiem, co myśleć o tych. Nie wiem, co myśleć o tych brwiach. I wiecie co? Pomalowałabym sobie trochę oczu. Czego nie robiłam już. O! Pamiętacie, jak ja robiłam na wiosnę kreski tą paletką z Wedla? I ja zabrałam na Mazury. Słuchajcie, oczywiście, że zabrałam ten taki, to do robienia kresek i zabrałam paletkę. Ja zawsze tak mam. Na jakieś wakacje, głównie jak jest ciepło, jak wyjeżdżam, to ja mam takie, tak, będę się malować. I oczywiście, że potem się nie maluję, bo mi szkoda czasu. I ten... na Mazury to ile ja zabrałam make-upu, a przez ostatni miesiąc to się chyba ani razu nie pomalowałam. No nie, pomalowałam się. No to może ze trzy razy się pomalowałam. I jakoś nie wiem, mam znowu ochotę na makijaż oka, żebyśmy zrobiły delikatnie. Zrobili, przepraszam. Przepraszam panów, zapominam o was czasami, wiem. Chociaż mówiłam, dzisiaj nie jest dobry dzień na eksperymenty, bo ja później tak z tym zostanę i wsiądę w tej windzie i popatrzę i będzie takie... No, ta winda to jest naprawdę... Bo ja wiecie, jak gdzieś wychodzę, to zawsze najpierw wychodzę z psami, żeby je wysikać. I się wyszykuję, jestem zadowolona, wsiadam do windy i mam takie... O nie! No, a już dzisiaj nie będę miała czasu zmywać tego makijażu, ani poprawiać. Więc... no. No i co? Może dodam jeszcze trochę różowego tutaj. A, i wiem, co chciałam zrobić. Słuchajcie, właśnie, ja kiedyś w starych czasach YouTube'a zawsze sobie malowałam linię wodną kredką. I bardzo mi się to podobało i uważałam, że dobrze wyglądam. Sprawdzimy zaraz, czy nadal tak jest. Chociaż, no właśnie, przed chwilą powiedziałam, że to nie jest dzień na eksperymenty, ale ja tu gdzieś znalazłam, że ja sobie kiedyś kupiłam, wczoraj robiłam porządek, że ja sobie kupiłam kredkę z Charlotte do oczu. Tak. I ona jest jakaś Barbarella Brown. Nic nie widać? No, coś tam widać. A chyba już mi się nie podoba. No, to chyba już nie jest ten look w takiej wewnętrznej linii. Teraz jest modny ten dead girl look, że taka niby, wiecie, po całej nocy imprezy, że takie rozmazane te kreski. O Jezus, okropnie.
Co ja ci mówiłam? Mówiłam ci, żebyś tego nie robiła. Miał taki pędzelek do kresek. O! Do kresek. Jakbyśmy tutaj zrobili taką kreskę, ale nie na tej dolnej linii, to albo po prostu to mi pasowało, jak byłam młodsza, może tak być, albo już po prostu to nie jest ten vibe. Prawie nie widać tej kredki. Ja nie wiem, czy ona wyschła, czy ona taka niemrawa jest. Czy po prostu ja potrzebuję czarnej. Co sądzimy? W ogóle sobie za nisko zrobiłam tą kreskę. A, dajcie spokój. Dobra. Pokażcie to z bliska, bo ja tak siedzę, się maluję w podglądzie, to lusterką mam hektar. No nie wiem. Nieźle. Ale już chyba siebie nie lubię w kreskach. Takie mam poczucie. Jeszcze w ogóle w tym nowym aparacie nie widzę siebie w podglądzie, bo cały czas mam takie kwadraty, które pokazują zoom i to mam na jednym oku albo na drugim i robię tak jak kurde taki gołąb, bo próbuję się zobaczyć, a i tak nie widzę, bo to mi przeskakuje. Ja się lubiłam malować w podglądzie, nie wiem czy to się da wyłączyć, muszę zobaczyć. Tylko nie wiem czy wtedy fokus się nie skopie. Nie wiem czy te kreski są równe. Ale tyle jest spoko, że mam dużo rzęs. Nie no. Zawsze jak wytuszuję, to jest lepiej. Dobrze się bawicie, patrząc na moje cierpienia. Mówiłam nie testować dzisiaj. Nie wymyślać, pomalować się jak Bóg przekazał, a nie takie o. Dobra. Jest jak jest. I kupiłam sobie Sky High czarną. Taką najczarniejszą z czarnych, Cosmic Black. I zobaczymy. O, panie! Czarne. Podoba mi się. Teraz będzie lepiej. No tak, teraz jak widzę tą czarną, to faktycznie ta bordowa miała inny kolor, ale tego koloru bordo nie było widać za bardzo na oczach, moim zdaniem. Ale mieliście rację, że to jest coś, że ona nie była czarna, bo teraz jak mam czarną, to widzę różnicę. Ale jest świeża i się dużo produktu nabiera. O! Nie no, spoko jest ta maskara, naprawdę powiem wam. Dobra jest. No widać różnicę między jednym okiem a drugim, nie? Gdzie ja na przykład nie przepadam za tymi szczoteczkami gumowymi, wiecie? Ja wolę takie tradycyjne. Im większa szczota, tym lepsza. I zazwyczaj nie lubię takich tuszy. Więc ten naprawdę jest dobry. Jeżeli mi się podoba ta szczotka. W ogóle słuchajcie, musiałam tu przed wyjazdem jakieś latafy testować, bo normalnie jak siedzę, to czuję jakiś zapach i to jakiś, nie wiem, tam chyba niebieskich perfum, które nie zabrałam, bo czuję jakiś zapach, którego ja nie używam i tu pachnie, bo normalnie tak, słuchajcie, one są takie trwałe, że mi czasami podłoga pachnie w tym miejscu, gdzie ja się pryskam. I nie, to nie jest kwestia, że ja tyle wylewam na siebie, tylko one są takie trwałe i normalnie czuję tu, na fotelu czuję jakiś zapach. No, ładna. Tylko na tym pierwszym oku trochę mi posklejała, bo taka za świeża, ale to nic. Ja zawsze tak mam, że mi lepiej maluję, jak jest trochę wyschnięty tusz.
ale ja też, wiecie, jestem szczęściarą, bo ja mam takie rzęsy, że właściwie jakikolwiek tusz sobie nie nałożę, to jest spoko. Ale ten... Aż wiecie co, źle się czuję, że takie za bardzo wymalowane te rzęsy, wyciągnięte. Dobra, jak ten, to już zrobimy jeszcze dół do tych kresek. O. A nie, no to jest czarne, naprawdę. Niczemu nie mogę tych rzęs tu pomalować, nic nie widzę, słuchajcie. To oko jakoś spoko, a to... Dobra, już... No właśnie, więcej nie nakładam, tylko bardziej mi się sklejają. Dobrze. Stay with me. I teraz ta konturówka z DM-u. Trend It Up Color. To jest kolor 094. Nie będziemy już na ustach eksperymentować. Kurde, jaki zważył mi się ten rozświetlacz, wiecie? Co za shit. Chyba nie to, że tu nie rozblendowałam, tylko na ustach też mam taki, ja nie wiem. Powiem wam, że lubię siebie w konturówce. Naprawdę. To jest taka zmiana. Jakoś mam wrażenie, że mi po prostu bardzo pasuje konturówka i wiele zmienia. Nie bójcie się, nie zostawię tak. Ja po prostu wypełniam jaśniejszą. Ale zaraz... O, to nałożymy. To też jest fajny esens. I w ogóle zobaczcie, teraz praktycznie same tanie kosmetyki. No to mam droższe, ale tak to czy... A, i pudry. Tak, Essence Soft Beige 03. Super to jest. Patrz, jaki fajny kolor. Idealny miód. No, jak wyglądam? Trochę za bardzo zmalowana, co? Czy nie? Nie no, czyli wymalowałam się, jakbym szła na imprezę, bez kitu. A ja potem muszę iść, kurde, do Żabki, do Lidla. Te oczy. Ale ładnie, przynajmniej ładnie jest. No, dobra. To odezwę się do was później. Hello, ej, dobrze ten make-up chyba wygląda. Sorry, ale szminkę to już zjadłam za dwa razy. Już trochę czasu minęło. W ogóle, słuchajcie, dzisiaj kojarzycie takie dni, że próbujecie coś zrobić i nic wam nie idzie? Ja nie wiem, ja dzisiaj wszyscy próbowali do mnie zadzwonić. Wszyscy próbowali do mnie przyjść. No, próbowałam coś zrobić, próbowałam coś nagrać. Cały czas coś. Cały czas coś, serio. Łącznie z tym, że nawet upuściłam ten aparat. Miałam takie, nie, to się nie dzieje. Jest, słuchajcie, jest tak ciemno i tak zimno. Nie grzeją grzejniki. Ja nie wiem, czy moje się nie zapowietrzyły, ale później się tym zajmiemy. Chodź, rodzinku, chodź. Nie uciekasz, dobrze. W ogóle nie patrzcie na moje... to są moje spodnie piżamowe, które były dobre na mnie w zeszłym roku. W zeszłym roku, jak kupiłam. A takie związuje i je noszę, bo ja bardzo... Ruzik, to nie jest zabawka dla psa, tylko to jest ten, podpórka do drzwi, wiesz? No, a w ogóle szykuj się, w gości idziesz. Uczesz grzywę. No, więc don't judge, ale ja lubię te spodnie. Także tak, wychodzimy. Będzie outfit. Będzie, że wychodzę. Fanfary poproszę. Nie powiedziałabym, że mi się nie chce, bo chce mi się, ale po prostu najchętniej bym wzięła ciepłą kąpiel i się położyła i już... No już miałam tak, że już prawie usypiałam. Nie, jest jakaś taka senna pogoda, kolejny dzień, słuchajcie. Nieważne, zapodałam sobie witaminę D.
może mi przejdzie. Więc tak, wychodzę, ale się nie ekscytujcie. Ja już skończyłam z ubieraniem się, nie wiem, sukienki i tak dalej, nie? Top Skims. W ogóle wiecie co, schudłam, ale cały czas nie mam płaskiego brzucha. A to mnie tak wkurwia, ja bym wolała być grubsza, ale mieć płaski brzuch. Właśnie, słuchajcie. A paczka, też nie powiedziałam, paczka też jest z Skims. Ja już nic nie naprawdę nie zamawiam żadnych rzeczy, ale zamówiłam sobie coś, w czym będziecie mnie oglądać teraz całą zimę. I nie, nie będą to różowe majtki, ale zamówiłam... Boże! To jest L... Albo ja schudłam, albo oni wszyscy jakieś za duże rzeczy robią. To jest L-ka. Jakie... Gigamajty. No gigamajty, nie? Ale piękny kolor. Tylko ja też, słuchajcie, ja nienawidzę. Nienawidzę, jak coś mi gdzieś włazi. I ja, mnie w ogóle nie interesuje rozmiar na metce, tylko mnie interesuje mój komfort, tak? Ale... To są gacie jak Bridget Jones, czy one mi się bardzo podobają, tylko jakaś wielkość jest taka, przecież to... No nie, może to... Nie wiem. O, teraz tak piękny ten kolor. I stwierdziłam, że sobie zamówię gacie. Bo gacie muszę sobie pozamawiać, bo właśnie, wiecie co, spadają mi gacie. Tak schudłam, że jak idę, mam te takie swoje ulubione bezszwowe z Calvina Kleina, to mi normalnie spadają. Jak mam dresy, to idę i mi spadają, nie? No i zamówiłam sobie Skims, ale ja nie wiem, czy ta L-ka to jest dobra. Bo trzy pary, jak zamówisz, to są po 50 zł. Nie no, przecież to top by mógł być. Może se zajdą się w skurczo. No fajne te. Ale też chciałam takie duże, bo wiecie co, może bym im nosiła tą gumę wyciągniętą. Nie wiem. A jeszcze jedne, zobaczcie, to są jakieś takie na płaski brzuch. Są jakieś takie, te też wielkie, to są takie bezszwowe, z wyższym stanem. I to nie są jakieś takie bardzo modelujące. Przecież one tutaj coś takiego mają, fajny materiał. I one mają jakiś taki pasek i to, wiecie do czego to jest fajne? Do na przykład jakichś takich obcisłych rzeczy, do leginsów albo do sukienek, których nie noszę. Ale na przykład do leginsów, że wiecie, tu wam się nie odznacza. Wziął, Loluś, chodź do mnie. Takie wziąłam, czekajcie, ja to dobrze powiem, tak. Też L. No, i kupiłam coś, w czym mam zamiar chodzić całą zimę, do wiosny. Ja już mam taki jeden dres, tylko czarny, ale stwierdziłam, że szary jest mi potrzebny w moim życiu, bo mam mało ubrań. Jaki to jest rozmiar? A to się wydaje małe, to jest L. No to jakieś małe jest, czy mi się wydaje. Ja już, naprawdę, ja straciłam orientację, jaki mam rozmiar. Ale coś rzuciłam. Nie, naprawdę dzisiaj jest taki, ale ładny jest ten kolor. Ej, ładny, zobaczcie, i do czarnego. I ja w ogóle jakoś tak promiennie od razu w ogóle nie wyglądam, jakbym chciała i no co jest z tym? Czy to ma ekspres zepsuty? No nie gadajcie, bo się wkurwi zaraz. Nie, dobra. Nie umiałam tego w ogóle. Ja pierdzielę, jakby to był przy... Ej, no zobaczcie, w ogóle ja się tak kulczuję nawet w tych spodniach. Mega piękny jest ten kolor. Wiecie dlaczego go zamówiłam? Bo ja kocham ten czarny dres i noszę cały czas. Ale po prostu sierść moich psów na tym czarnym dresie to jest jakiś dramat. I ja muszę mieć teraz jaśniejsze ubrania. I... Gacie? Elka. Czekajcie, zaraz je przymierzę, tylko włożę majtki, bo ja bez majtek chodzę. Dobra. Utnę tą metkę, zanim z nią pójdę, bo przecież... W ogóle pada chyba, ale będziemy to olewać, bo mam oczywiście, że mam milion kurtek z kapturem, ale są w garderobie wysoko powieszone, a do tego trzeba wchodzić na drabinę, a na drabinie leżą ciuchy, których jeszcze nie poskładałam, więc co? Mimo, że mam milion kurtek, będę chodzić z mokrą głową. Znaczy założę sobie klasz. Będziecie mi pisać. To, mówię wam, ja robię teraz Shop My Closet. Oprócz oczywiście tego dresu. H&M, proszę Państwa.
Nie wiem, ile ma lat, ale tak jak Wam mówiłam, bardzo się powstrzymywałam przed zakupem. Czy ja Wam to mówiłam, czy ja komuś to opowiadam? Taki misiek mi się podoba na Stradivariusie albo na Pull&Bear, nie wiem. Taki biały, już 3 razy go miałam w koszyku. Kosztuje 250 zł, ale ja mówię, nie. Nie, masz 5 miśków. O, dobra. Ej, no fajnie. I te naszyjniki, sobie dołożyłam trochę naszyjników. Fajnie to wygląda, co? Zgadzacie się. Jeszcze jakaś perfuma. Nie, moi drodzy, wbrew temu, co mówią dzieci na TikToku, nie mówimy ta perfuma ani ten perfum. Perfumy są jak frytki. Nie, bo jest jedna frytka. Jak drzwi. O, perfumy są jak drzwi, zawsze w liczbie mnogiej. Ostatnio się bardzo polubiłam z tym zapachem białą latafą. Taka zimowa. No, zamykaj się. Tak, także proszę Państwa, ja tak wyglądam. Wyglądam jak taka soccer mam, nie? Brakuje mi tego, jak to się nazywa? Wana, multiwana. I ten, Stoneleya. I jadę po dzieci z treningu odebrać. I podrywam hot daddies, nie? No. Zgadza się ze mną. Jeszcze coś nałożę na usta, bo już 2 razy zjadłam tą szminkę. I nie poprawiałam konturówki, ani niczego, tylko nałożyłam jakąś inną szminkę, ale to nałożę, to jest fajne z demo. Nie wiem, jak to wygląda, czekajcie. O, jeszcze. No, super. Subcio jest. Także kochani, życzycie mi miłego wieczoru. Ja się prezentuję tak. Mówiłam, żeby się nie ekscytować. Bo ja to już teraz tak będzie. No, to już teraz tak będzie. Ale słuchajcie, ja się czuję po prostu, ja nie wiem, w tych aksach. Ja wiem, że ja wyglądam jak taka laska z amerykańskiego TikToka, nie? Jak Mormon Wives. Brakuje mi takich loków. Ale ja w takich rzeczach się czuję najbardziej hot. No naprawdę, ja nie wiem. No. I w ogóle czarny, szary i beżowe połączenie. Dobra, uciekam. No hello, witajcie. Ja zaraz wychodzę. I znowu mam ten sam dres, co wczoraj, tak jak Wam mówiłam. Przepraszam, ja będę żyć w tym dresie. Tylko dzisiaj mam pod spodem t-shirt, który tak sobie wypuściłam. I to mi się podoba. Wyprasowałam dres i wyczyściłam agi. I je też zaimpregnowałam, także są nówki sztuki, bo były takie zakurzone. I teraz będą czyściutkie. I wkładam sobie, nie jest jakoś zimno, wiecie? Wkładam sobie kamizelkę. Ona jest HM-u sprzed 2 czy 3. No, nie, chyba sprzed 2 lat. No w każdym razie stara. Ale tak jak Wam mówiłam, Shop My Closet, znaczy no, tą kamizelkę to i tak ją noszę. Co tu jest? Jakiś ręcznik papierowy. O, mogę sobie tak wyciągnąć t-shirt, żeby mi wystawał. Latafa Eclair. Makijaż znowu zrobiłam sobie taki sam. Jak wczoraj. Może nie, kreski mam mocniejsze. Jakoś mi się podoba. Podoba mi się ten make-up. Jakoś mam zamiar się tak malować teraz. Muszę jaśniejszy podkład. I torba. Standardowo. Więc ja tak wyglądam. Lecę, bo słuchajcie, jutro jest święto, jutro jest pierwszy i chcę wejść jeszcze do Lidla i uniknąć, wiecie, tych mega kolejek, więc załatwię szybko, co mam załatwić. Zrobię zakupy i już wracam do domu, żeby nigdzie nie chodzić, bo zaraz, wiecie, będą korki, będzie szaleństwo. No, a może jeszcze dziewczyny na spacer zabiorę. Dobra, no to tak słowem przywitania. Outfit jak za starych, dobrych czasów, no. No, spoko. Czuję się git.
Dobra, lecę, pa. No nie płacz, przecież wróciłam już. Jejku, Ruzia tak płacze, jak ja wracam. Dobra, słuchajcie, zrobiłam zakupy. Patrzcie, jaki jest korek. Nie ma 3, o teraz ruszyło, ale... No może nie. Nie ma 13 nawet. Muszę to okno też, w ogóle muszę okna pomyć, ale... W Lidlu dramat. Ale i tak pewnie lepiej niż będzie później. No hello, powiem wam, że teraz montowałam ten film i nie wiem, ten makijaż, czy mi się podoba, czy ja nie jestem taka za bardzo zmalowana. Na pewno muszę już się przerzucić na jaśniejszy podkład, albo zamówić tą bazę jaśniejszą, bo już jestem za blada. Dobra, byłam w Lidlu, było sporo ludzi. Nie wiem, które... Kurde, muszę ustawiać sobie zegarki. Tu mam 18.24, tu mam 16.38. Nie wiem, które... Nie wiem, która jest godzina. No, ale ja byłam jakoś wcześniej w tym Lidlu, więc jeszcze nie było tak źle, ale już było tyle ludzi. Słuchajcie, taki jest korek i co chwilę jeżdżą karetki. Ja nie wiem. I w ogóle tak, była piękna pogoda. Miałam iść z psami na spacer do parku. I słuchajcie, no takie, zmontowałam film i mój laptop, nie ma czegoś takiego, kiedyś były maki takie, że się wkładało kartę do środka, żeby zczytała, a teraz jest taki dzyndzel i on po prostu czasami nie łapie. Ja zmontowałam cały film, a pliki mi się nie zgrały. No nie będę was zanudzać, bo dla was to nudne, ale generalnie spędziłam 2 godziny na montowaniu jednego filmu i z półtorej drugiego. I teraz właśnie zgrywam jeszcze raz. Mam nadzieję, że nie będę musiała tego jeszcze raz montować. Nienawidzę tego. Wiem, teraz już są takie nowe MacBooki Pro, które znowu mają tą dziurę, że można włożyć. No ale ja mam bardzo drogi laptop, bo on był customizowany. Po prostu on jest potrzebny do pracy i wiecie, ja... Tak jak z iPhone'em. Dopóki go nie zamorduję albo nie padnie, to ja nie wymieniam na nowszy. A, nieważne. Generalnie jestem zła. Była ładna pogoda, miałyśmy iść na spacer. Teraz wyszłam na chwilę do sklepu po wody. Mam, słuchajcie, nowy sklep. Mam jeszcze stokrotkę pod blokiem, więc, która w ogóle jest w niedzielę nawet czynna, więc... Ale jutro nie będzie, bo jutro święto. I teraz wyszło, jest tak zimno. Zaszło słońce i zrobiło tak zimno. Jeszcze chciałam się przejść tam do Żabki dalej, powiecie, posmakowe powietrze, ale... Nie wiem, czy one, czy nie jest za zimno dla nich. Dobra, zakupy z Lidla. Będę się rozpieszczać cały weekend. Nie mam zamiaru nigdzie wychodzić. Będę dalej sprzątać, będę dalej porządkować i tak dalej. Więc słuchajcie tak. W Lidlu... Czemu ty nie łapiesz? To jest zajebiste. Drogie sklepy, uważam, że to jest super. W Biedronce kupowałam taki baskijski. Jedna porcyjka, a nie takie duże dla singli. I to jest sernik nowojorski. Wzięłam również babeczki kajmakowe. Ja po prostu zapasy robię jak... profiterolki karmelowe. I zaraz wam powiem, ile, dlaczego ja tego tyle kupiłam. Wzięłam jeszcze czekoladowe. Wzięłam bresaole. I wzięłam, słuchajcie, 3 opakowania tych pierożków tortellini, gdyż skończył się tydzień włoski i chciałam sobie kupić salsicję, bo ona była tam chyba do końca grudnia ważna i pyszna jest z tymi pierożkami. Oczywiście już nie było. Te pierożki były 3 ostatnie. One też są do 13 grudnia. A słuchajcie, one kosztują chyba 7,90. Do tego masło, parmezan, o właśnie jeszcze dodawałam tą kiełbaskę, już nie będę. I ja mam obiad, taki na szybko, więc... Wzięłam sobie, żeby mieć, bo wtedy nie wzięłam, bo nie będę kupować na zapas i już nie było. Będę robić tosty w weekend, więc wzięłam tak, Nari, ser z krainy jezior Warmii i Mazur. Tylko dlatego go wzięłam, ja nie biorę takich dużych opakowań, bo często mi się zsycha, no ale
I w ogóle ma fajny skład. Mleko pasteryzowane, sól, chlorek wapnia, kultury bakterii. Taki wydaje się być spoko serem. Wziąłam jeszcze jedno grana padano, bo to tu zawsze może być. I wzięłam salami do tostów. Nie wzięłam z tego dnia włoskiego, bo też było w takim opakowaniu, też mi się zetchnie. Wzięłam podstawę mojego bytu, czyli tost Hochlanda. I wzięłam, słuchajcie, duszki. Jak wychodziłam, to przy kasie były duszki mango chili. Jakieś wydanie halloweenowe, ale już mi się nie chciało wracać. A chętnie bym je spróbowała. I wzięłam lejsy, zieloną cebulkę. I słuchajcie, od kiedy w ogóle taka paczka kosztuje 7,90? I się zatrzymałam na tym, że chipsy kosztują, nie wiem, 3-5 zł. W ogóle nie wiem, ile kosztują duszki. Ej, zaraz zobaczymy. Ale w ogóle tak, a dobra, jeszcze wzięłam chleb tostowy i to wszystko. I wiecie co, zapłaciłam 150 zł. I wydaje mi się, że w Biedrze bym więcej zapłaciła. Jak robiłam zakupy na Mazurach, wiecie? Na pewno bym tu jest i salami, i ciasto, i te tortellini, i profity. Nie wiem, mam wrażenie, że ja bym ze 200 za to w Biedrze zapłaciła. No wiadomo, za podobne jakieś rzeczy. Pierożki, nie widzę, salami, chleb, lejs. Ej, nie widzę duszku, przecież ja musiałam skasować. Są 8,79. Ale one się wydają jakieś większe, czy to jest po prostu paczka większa. Czekajcie, ile tu jest gramów? Nie śmiecie, 140, a tu jest... 130, to, ale patrzcie jak oszukują, że się wydaje taka wielka paka, nie? A to jest po prostu większe opakowanie, a tu faktycznie no to już jest pusto, no. To się, jak to się nazywa? Upsizing? Coś takiego jest, że wiecie, tak samo jak kremy czasami mają te drogie jakieś, wiecie, taki słoik, nie? A w środku jest taki mały słoiczek, więc się wydaje, że to, o dobra, kupię, bo większy czy coś. I wziąłam jeszcze, słuchajcie, chciałam w ogóle sobie coś kupić halloweenowego i właśnie te duszki halloweenowe były za kasą już w Lidlu, więc nie kupiłam. I nie było jakichś takich słodyczy, więc wziąłam sobie, o nie, to jest lentil chips, ale jestem, lentil chips, ja nie lubię takich, cheese puffs, to mnie, a to są te z cieciorki, tak? Soczewicy o smaku serowym. Dobra, zrobimy test smaku. Nie zrobimy? Ej, no bez kitu. Ja mam silne ręce. Ej, no... Jesus! No co to jest? Ej, jak ktoś sobie kupi i będzie chciał po drodze zjeść? Nie, no nie. Ej, pierwszy raz się z czymś takim spotykam. No ni chuja to się nie zdali. Dobra. Takie. Ej, dobra. Ej, mega dobre. Mhm. Dobra, mogą być soczewicy. Smakują jak normalne. Przepraszam, że jem i gadam. Wziąłam jeszcze, patrzcie, makaronsy, one nie były w lodówce, pistacjowe. Wiecie co, pierwszy raz wzięłam sushi. 10 zł to kosztowało. Wziąłam jeszcze dwie wody i też zrobimy test smaku. Bo czekam, aż mi się tam wgra i się denerwuje, czy mi się wgra wszystko. Jest taki mały ten. Jest sos sojowy, jest wasabi. No dobra, słuchajcie, spróbujmy. Mam nadzieję, że się nie pochoruję potem. Kiedyś mi na live mówiliście, że to jest niedobre i nie smakuje jak sushi, ale jakoś
Nie wiem. Popatrzmy we mnie. Dobra. Ostatnio mam jakieś, wiecie co, fazę na testowanie różnych rzeczy. W ogóle, jak macie jakiś pomysł, żebym właśnie na przykład coś zamówiła do jedzenia, obojętnie, nie wiem, McDonald's, KFC, cokolwiek, coś z Łodzi, to napiszcie mi. To ja zamówię i ten, i zrobię test na żywo. No. Jakoś mam ochotę na takie. I w ogóle właśnie jestem w takim klimacie Halloween, że wszyscy... Dobra, wrzucę ten imbir też tutaj. Że wszyscy w ogóle dzisiaj kupują jakieś... Serio, w Lidlu wszyscy jakieś cukierki, jakieś niezdrowe rzeczy kupowali. Więc ja też. Też sobie zrobię Halloween, a co? Są pałeczki. No chodź tutaj. Wymieszałam sobie tutaj to wszystko, bo to chyba tak jest na tej tacce, żeby specjalnie, dobra. No. Ej, tu jakiś plastik kawałek. Dobra, słuchajcie, próbujemy. Stresuję się trochę. To jest z paluszkiem krabowym. Ej, bardzo dobre. Sushi Haruto. Ej, bardzo dobre. W stokrotce. Normalnie jak sushi smakuje. Prawilnie. To jest chyba z łososiem. Czekajcie, bo ja wam nie pokazałam. To jest z łososiem. I dyszka. Normalnie smakuje jak sushi. Ale zajebiste. Zajebiste. Teraz taki. Nie wiem, z czym to jest. Wygląda jak zmielony tuńczyk. Mhm. No dobra. Ej, dobra. To można tak ze sushi za 10 zł? No. Oj nie, ten powiem wam ma trochę dziwny posmak na końcu. Tak bardzo rybi, ale tak... To nie. No bo czy... Może. Tego już nie zjem, wyrzucę to. Ale reszta? Jakby mi ktoś położył na talerzu i powiedział, że to jest sushi takie, wiecie, z suszarni. Widziała, że gites. Dobre. Patrzcie, człowiek się całe życie uczy. No słuchajcie, tak długo montowałam te filmy, dwa filmy dzisiejszego vloga, tego, którego oglądacie i ten drugi, żeby odzyskać te pliki. Udało się. Udało się, będzie vlog dwugodzinny ponad. Zobaczcie, pieski były rano. Jest za 25. I Ruzik śpi, Lola też śpi, więc dobrze. No nic, nie byłam z nimi na spacerze jeszcze, więc zaraz idę z nimi na spacer. Wrócę jeszcze, posprzątam. Rozpakuję, znaczy ten, włożę zakupy, bo leżą cały czas na blacie. Zjadłam sobie tylko to sushi. Słuchajcie, aż mi się ręce trzęsą, bo serio, to jest takie wkurzające, jak po prostu wykonasz jakąś pracę i potem ci to zginie. Mówię wam, nie chcę was zanudzać, to są takie vlogerskie sprawy. No, no w każdym razie wszystko się udało, mam nadzieję, bo jeszcze tu się coś zgrywa, ale doszłam do tego, jak to odzyskać. No, także mam nadzieję, że ciekawy był vlog. Przepraszam, jeżeli nie był jakiś super ciekawy, no ale właśnie po powrocie, wiecie, u mnie to jest takie ogarnianie, zakupy, sprzątanie, jak tu mogliście widzieć. No i co, skończę tego vloga teraz, nie będę go, wiecie, vlogować, że tak powiem, do wieczora, żeby jutro go wrzucać, tylko utnę, bo i tak, wiecie, 2 godziny to już jest za długo, a jutro zacznę nagrywać nowego vloga. jestem tak zmęczona. Ja chyba, słuchajcie, o 13 zaczęłam. Nie.
O 14. O 14, no. Jest za 25. No nieważne. W każdym razie dzisiaj zrobię live'a na TikToku halloweenowego, także jak ktoś ma ochotę, to zapraszam. No, także końcówkę mojego dnia będziecie mieć na vlogu, no za bardzo już ciemno jest. Także ja tylko poczekam, aż to się wyrenderuje, bo to jeszcze coś tam dodam to, co nagrałam i zabieram psy na dłuższy spacer, mam nadzieję. Dzięki, miłego Halloween, jeżeli imprezujecie. Bawcie się dobrze. Miłego grobingu, aby jutro była ładna pogoda i było ciepło i w ogóle. I wszystkiego dobrego dla Was. I dziękuję za wszystkie piękne komentarze i wiadomości od Was. Buziaczki.